bardzo mnie uderzyło to, że wynika z dzisiejszego czytania, że ta cała sytuacja z małym Samuelem i z kapłanem Helim, że ta sytuacja dzieje się w dzień. Czytamy, że pewnego dnia Heli spał i ciekawe jest, że kiedy Samuel słyszy ten głos, który go woła, przychodzi do Helego i Heli też mu mówi: wróć i połóż się spać. Jeśli tą sytuację umiejscowimy właśnie w ciągu dnia, to ten sen może być bardzo symboliczny. Kapłan Heli może być tutaj takim przykładem człowieka, w którym coś usnęło, w którym coś już tak jakby może nie do końca obumarło, ale już tak po prostu uwiędło. Nawet czytamy, że już Pan rzadko się odzywał, więc być może ta gorliwość, wiara, ten płomień wiary, pierwotnej miłości do Pana Boga w nim już przygasł. Już właśnie on już tak tylko drzemie w tym swoim życiu, również w kontekście relacji z Panem Bogiem. I jakby próbuje to samo wciągnąć Samuela, że mówi: idź i połóż się spać. Można to być może tak zinterpretować, bo są takie sytuacje w życiu, kiedy jeśli w nas coś obumrze, jeśli w nas coś uschnie, jeśli w nas zgaśnie płomień jakiejś pasji, jakiejś nadziei, to bardzo często próbujemy wciągnąć w to samo drugiego człowieka. Kiedy ktoś przychodzi do nas z entuzjazmem, nie wiem, że chce zrobić jakąś akcję, coś dobrego zorganizować, a jeśli w nas już obumarła ta wiara jakaś w dobro, w sens w ogóle, poświęcenie i tak dalej, to próbujemy wciągnąć tego drugiego człowieka w ten sam marazm, który w nas jest. I mówimy: dobra, to jest, daj już spokój, może to nie warto i tak dalej. Bardzo często próbujemy znaleźć sojusznika w tym, co w nas umarło, przygasło, czy właśnie uwiędło. Być może to Słowo Boże może nas przestrzec właśnie, żebyśmy nie tyle szukali sojuszników w swoim drzemaniu, w swoim spaniu, w ospałości w swoim życiu, ile dali się na nowo ciągle zapalać do jakiejś pasji, do jakiegoś życia.